Ja jestem Toresiak. Wojteczek. Ja jestem Eliza. Ja jestem Baroniak. Zapraszam serdecznie. Maciej Głuchowski. Polska. Polska. Bartek Czerniachowski. Polska, Mezeris. I... Bytom. I Tomasz Torres. Ja do tego Bytomia będę wracał, bo to Tomasz jest Torres, jedyny Bytom. Ślązok, który wyjechał do Olsztyna i założył Afrumentę. Ja do Olsztyna. Okay. Ja to do Olsztyn przyjechał wyjechał. Do ciebie. No. Baron, dawaj angielskiego fucka. Tak? No. Ale w które pachę? To się... Tak? No, nie rób stan. Tutaj? To jest tak? Masz cię, jest. Do Thompson i Baron. Pytałem, nie ma opcji, żebyśmy siedzieli w Must Be The Music we trzech na jednym fotelu. Sorka, I tried my best. Proszę o początkach waszej kariery muzycznej. O, początki były oryginalne dosyć. Wszystko zdarzyło się w zoo, kiedy to ja poszedłem oglądać lamy, bo podobno plują. No i nagle niespodziewanie dostałem śliną z boku, zamiast od frontu, czyli tam, gdzie stały lamy. I spojrzałem w bok, a tam Tomek, drugi nasz ówczesny wokalista, znaczy aktualny wokalista, który pomylił mnie z drzewem. Bo mówi, celowałem w drzewo i dostałem ja. No i mówię, ty lamo. No i zaczęliśmy się opluwywać, nie wiem, czy tak można powiedzieć. Pluć na siebie w każdym razie. I rodem z Ace Ventury jakby oznaczało to dla nas, że wyrażamy dla siebie wielki szacunek i że chcemy się zaprzyjaźnić. No więc tak cali omelani postanowiliśmy szukać ludzi, których możemy również opluć. No więc wyszliśmy na miasto i zaczęliśmy pluć na losowo wybranych ludzi, którzy po prostu nam się spodobali, jakoś wpadli nam w oko. No i tak między innymi dostał Baron. Baron bardzo się zirytował, bo w dredy jak się napluje, to potem jest taka chlapa i to nie jest fajne. Więc generalnie, no mówię, początki były dosyć obrzydliwe i nie chciałem za bardzo o tym gadać. Atmosfera jest bardzo przyjemna, bardzo lubimy się bratać z artystami konkurencji. Tak! I jesteśmy nieustannie pobudzeni poprzez wiewiórki, które otaczają. Zawsze. Arty! Powiem wam, że... Cenzura! Żadna słomka nie zastąpi słomki Sopockiej, naprawdę. Możecie to odczuć na własnej koszuli. O, znikają słomki. Koniec atmosfery i ducha. Naprawdę jest sympatycznie. W Sopocie tutaj tak samo jest sympatycznie, jak było wcześniej. Lajan, coś powie? Sopot. Tak. Fajnie. Słowik, super. Słowik. Jak to robić, żeby cały czas dawać czadu? Żebyś, nie wiem, skaczecie non-stop, leje się z was pot. Mamy zajebistą dietę, bardzo oryginalną. Żywimy się tylko rybami, wodorostami, ewentualnie planktonem zbieranym z paszczy wieloryba. A jakieś szczególne ryby, żeby... Rekin ludzki. Barakuda podziemna. Oraz szwabąg nadziemny. To jest ryba morska, potokowa. Ale się nazywa nadziemna, tak dla jaj. Tak, ogólnie. A poza tym dużo jeździmy na longboardzie, biegamy, tańczymy. To też jest ryba. To jest też ryba. To jest zrobione z ryby, naturalne produkty.
Tylko i wyłącznie. Ocean Indyjski. No słuchajcie, no jeździcie rzeczywiście, ale zeszliście ze sceny, już wydawało się, że to już jest koniec, a wy deski i dalej wio. To jest dopiero początek. A jaki będzie koniec? Jaki będzie koniec, tego nikt nie wie nigdy. I to jest piękne w tym zawodzie właśnie. Nie, no jak, jutro w gazetach będą czytać. Tak. Obstawiamy, zakładamy się o pieniądze. Zawsze ktoś przegrywa, zawsze ktoś wygrywa. O pieniądze z Monopolu oczywiście. Tak. Afrumental nazwa wzięła się stąd, że kiedyś będąc na wycieczce w Belgii, w zachodniej Belgii, tej z flamandzkiej części, nie francuskiej, tylko flamandzkiej części Belgii, kupowaliśmy takie ryżowe ciasteczka. I po prostu na każdym ciasteczku była inna literka. I jak się ugryzło, to się zamieniało w inną literkę. I tak po prostu kupowaliśmy te paczki tych ciasteczek ryżowych i je gryzliśmy tak strasznie szybko. I one się tak, pamiętasz, nie? Jak się gryzliśmy. I one się tak porozrzucały, te okruszki po ziemi, i po prostu z tych literek, które jakby spadły na ziemię, się utworzył taki wyraz w zasadzie, może nie nazwa, taki wyraz. Jak to było w Typrn, coś takiego. I po prostu zaglądaliśmy do słownika wyrazów obcojęzycznych i w Typrn po prostu znaczyło afromental. I stąd się wzięła nazwa, spodobała nam się, stwierdziliśmy, że to jest bardzo oryginalny sposób na wymyślenie nazwy i tak już zostało. Jeżdżą za wami fani, my jesteśmy na południu, widzieliśmy ludzi z Gdańska. Tak, byli ludzie z Gdańska, przyjechali samochodem z Gdańska. Dobra, przerywam ten wywiad, ponieważ Wojtek Lajandwiczak ma urodziny. Chodź, powiedz. Wojta, co ja mam zrobić? Dobry wieczór, witam serdecznie, mam urodziny, pozdrawiam. TVK. Wracamy do wywiadu. Dobra, skąd macie jeszcze fanów? Jak jeździcie po koncertach? Z Facebooka. Z Gdańska i z Facebooka. Z tych dwóch miast. Facebook jest na Pomorzu, ziemi. I z Facebooka najwięcej ludzi przyjeżdża. Mamy również dużo fanów w Egipcie oraz w Tunezji. I podobno w Indiach. Wielkopolskich. Pada deszcz! Wieje wiatr! Pędzimy 220 do was, żeby zdążyć na wyśmienity koncert w Oławie. Przybywajcie, my już do was pędzimy. Wiatr we włosach, ogień w dupie. Woo! Wiesz co, jest taka recepta, wiele osób pyta nas, skąd macie tą energię i tak dalej. To jest, nie możemy do końca zdradzić, możemy zdradzić wam 3/4 składników. To jest, trzeba to ugotować, potem trzeba ugniatać stopami, jak już nie jest tak gorące. Należy potem dodać, to jest trudno dostępne. No akurat, znaczy ten powiem, bo to jest akurat tak trudno dostępne, że jeżeli znajdziecie, to powodzenia. Chodzi o łajno pelikana i to jest nie wszędzie do kupienia, niestety trzeba zamawiać przez internet, a nawet na Allegro tego nie ma, więc... Łajno tukana sprzedawane. Tak, a często właśnie mylą to z łajnem tukana, a to już nie jest to samo, ten efekt jest zupełnie inny, bo wtedy jakby kolana uginają się w drugą stronę, więc to nie ma sensu tego dodawać, bo dziwnie się wygląda. No i oprócz tego pietruszka jeszcze, ogórek smażony i oliwka balsamiczna. Szklanka kurzu. Szklanka kurzu, ale to też oryginalnego kurzu, nie takiego zwykłego kurzu, wiadomo, chodzi o kurz do jedzenia. Jak udaje wam się zgrać razem na scenie? Tylko dlatego, że poza sceną nie utrzymujemy ze sobą stosunków. Za dużo nas jest temperamentu i testosteronu, dlatego kiedy tylko schodzimy ze sceny, mamy tak naprawdę 7 wyjść. Są takie schodki, które prowadzą na scenę i z niej prowadzą na dół. Mamy 7 niezależnych schodków, każdy wychodzi w swoją stronę do osobnego samochodu, wcześniej do garderoby, śpimy w różnych miejscach i tak naprawdę nie rozmawiamy ze sobą. Ja nawet nie pamiętam, wiem, że jest kilku Tomków, kilku Wojtków w zespole, ale nie kojarzę, który jest który tak naprawdę. Postanowiłem, że do lata będę wyglądał jak jeden z... Jak taki stereotypowy amerykański przystojny aktor. Co, uważasz, że jeszcze nie wyglądasz? Ucinając głowę. Chodzi mi o, jak już utniesz łeb,
to oni od szyi do jajec, to wyglądają podobnie. Wszyscy, tylko tam genetyka się różni, wiadomo, ale oni wszyscy są naprawdę wyćwiczeni. No i chciałoby mi się tak raz w życiu, żebym mógł, jak będziesz ze mną robić wywiad, jak ten Asher, pociągnąć koszulkę i tak... Umówmy się co, że... Sześciu ziomków tak, wow, check us out, check us out! To tak w okolicach czerwca koszulkę podnosisz? No pewnie nie podniosę, jak będziemy rozmawiać, ale dam ci dotknąć. Bo na razie to widzisz, o, tak niby tam coś jest pod spodem, ale wszystko jest przykryte mchem. Powiedzcie mi, widzieliśmy na scenie dwie perkusje, skąd ten pomysł? Pomysł był taki, że były cztery perkusje, natomiast w żadnym ale dwóch wywaliliśmy, nie da się grać za cztery perkusje, poza tym nie było aż tylu dobrych perkusistów w tym kraju, więc mamy czyli dwóch. To nie było tak, że perkusja wam się nie zmieściła na drogę? Dwie się zmieściły, to ile mamy brać jeszcze? Znaczy nie, no my mamy cztery tiry, jeden tir na jedną perkusję, drugi tir na drugą perkusję, trzeci tir na butelki z wodą niegazowaną. Oraz czwarty tir na laj, 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 laj. Czyli mamy tam prawdziwy parkiet do tańczenia tańców towarzyskich. My zajawkę na elektro. Czekamy na zaproszenie na Mayday. Chcielibyśmy bardzo, bo nas nie stać na to, żeby pójść na Mayday. I bardzo byśmy chcieli, żeby organizatorzy takiego eventu nas kiedyś zaprosili, bo taka muzyka nas najbardziej kręci. Niskiem, kiełbaską, wiesz. W kółko się siedzi, to płonie, iskra wleci ci na ubranie, to się zaczyna topić, ty panikujesz. Tak, pewnie jeszcze śpiewanie przy gitarze, przy piwie. Nie, bez żadnego śpiewania, nie. Ognisko na ciszę, wiesz, żeby wsyłać te bzyczące tam cykady, to jest czad. Co się robisz, żeby to osiągnąć? No wiesz co, no wszystko, no. Możemy nawet robić... Wiesz, czesać owce, korespondencyjnie na przykład wychowywać sarny. Stawiać na kolanach. Albo na kolanach robić inne rzeczy. Na przykład. No mnóstwo, wszystko możemy zrobić. Możemy nawet odciąć sobie... Nie możemy. Posolić ubranie. Nie możemy, nie. Na płycie można znaleźć trochę funku, trochę soulu, trochę hip-hopu, trochę popu, trochę rocka, tak naprawdę wszystko. Z każdego z tych stylów próbujemy wziąć to, co nam się najbardziej podoba i wymieszać to w tą taką naszą afromentalową kupę. A ta kupa bardzo ładnie pachnie i chcemy, byście ją właśnie dostawali, bo to nie jest zła kupa, to jest dobra kupa. Tak właśnie. A więc 31 sierpnia płyta The Breakthrough Afromental z nowym, świeżym polotem. Miejmy nadzieję, że wam się spodoba. No i oczywiście zapraszam na jakiś przedsmak na www.myspace.com/afromental na końcu. Prosimy o chwilowe zaprzestanie ognia i zaraz będziemy strzelać. Życzymy wszystkiego najlepszego, potrójnego najlepszego! Poprosimy teraz o życzenia dla naszych Ostrołęczan. 100 lat, niech żyją Ostrołęczyny. Ostrołęczanie. Ostrołęczanie i ganki. Wszystkiego dobrego. Ludziska z Ostrołęki, serdeczne pozdrowienia od zespołu Afromental, a przynajmniej od trzech siódmych. Powiedzcie mi, co jeszcze myślicie o kęczanach? Kęczany są super. Kęczanie, wszyscy kęczani. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy was, Kętrzy. Cześć, Kętrzy. Pokazaliście ogień Kętrzyni. No Kęty też wam dziękują, było super, chłopaki. Zaproście nas jeszcze raz, będzie jeszcze lepiej. A coś kętujecie. A może być jeszcze lepiej? O, zawsze. Nie może być lepiej niż zobaczycie za rok. Tak. Dzięki. Dziękujemy bardzo serdecznie, mogę jeszcze mówić. Ja, dajcie mi. Oddasz? Nie oddam. Nie. No pozdrawiamy, nie. Pozdrawiamy telewizów TVK Afromental. Ja też. Co właściwie zjedli? Nie mam pojęcia, co zjedli. No. To chyba mało istotne, wiesz. Zemsta faraona. Faraon w Sudanie, tak? Może to tyle. No dzień dobry panowie, dzień dobry. Wstawać mi w trasę jechać, co to jest? Bardzo śmieszne. A to wy nie wiecie, że w Sudanie się nie je w przydrożnych, spalonych autobusach jedzonka typu flaczki kiełbaski? Tylko w dobrych restauracjach? Chyba nawet nie flaczki kiełbaski, tylko po prostu flora bakteryjna inna, na żarty się świństwa teraz cierpią. Ja nie cierpię, bo jestem czarny. Zdrajca.
Dobrze, sytuacja wygląda tak. Jutro macie ruszać w trasę z 6 artystów. A gdzie jest Thompson? Zabrali go na jakieś badania. Z 6 artystów został mi tylko jeden. Ja mogę zagrać za kogoś jakby co. Cześć, panowie. Siema. No to dobrze, to teraz Afromental to duet. Ktoś mi w to uwierzy? Żyjecie. Żyją, żyją i to jest jedyny plus tej całej sytuacji. I musimy zaczynać wszystko od początku. A ty grasz? Co? Tak. Ostrołęczanie! To ja, wasz nowy dyktator. O, dyktuję. Pszcze w Rzeszynie, chrząszcz brzmi w Trzcinie. Jakie U? Sobot, tak? Dobra, tak, Słowik, super. Słowik, super. Słowik, bursztyn, Słowik. Wczoraj zagraliśmy koncerty przed Denzelem, było bardzo sympatycznie, graliśmy... Denzel grał naprawdę dobrze piosenki Michaela Jacksona. Grał Biryt nawet, zaczął koncert Biryt. Po czym Baron powiedział... Ojej. Dokładnie. I generalnie, no atmosfera fajna, Sopot, Słowik. Bursztyn. Sofix. I tym pięknym akcentem Danzel. Żegnamy was, Plejado, serdecznie z naszej strony Afromental, z pięknego sopockiego amfiteatru. Cześć! Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Tak, serdecznie. Lion, bardzo serdecznie, nawet bardziej tam, trochę. Tam jest pięknie, naprawdę, tam jest pięknie. Sopot. Sofix, super. Sufit, bursztynowy sufit. Tylko bursztynowy sufit. Plejada! Dajcie, my byli... Dajcie nam. Znaczy, jest jeszcze milszy akcent. Właśnie tym akcentem chcemy pożegnać Plejadę jako Afromental. Tak? Lion powie do widzenia. I speak Finnish, so the end. Koniec. Umiesz coś... Do you speak Finnish? Yes, the end. Coming from the top, way up top, bringing Afromental down.